Nie musieli szukać długo, byli już posłowie z Limanowszczyzny, znaleźli zatrudnienie. Bronisław Dudka może doradzać rolnikom. Tadeusz Fatalita został pełnomocnikiem marszałka Małopolski do programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Fatalita będzie nadzorował program, w którym do wydania jest niecałe 14 miliardów złotych, z którego lider sądeckiej PO chce odmulić Jezioro Rożnowskie. Chce również pomagać Limanowszczyźnie. O ile Fatalita ma już pewną posadę, o tyle Bronisław Dudka musi wyeliminować konkurencję. Dudka jest jednym z 7 kandydatów do funkcji szefa Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Jest niemal pewne, że Bronisław Dudka obejmie tę funkcję jeszcze przed świętami. Bronisław Dudka w przeszłości miał już styczność z rolniczym doradztwem. Zanim na 4 kadencje został posłem, pracował w Ośrodku Doradztwa w Limanowej. Grzegorz Szpak, TV28.